Większość z nas je posiada. W mniejszym bądź większym natężeniu. Zazwyczaj idą w parze z rudym kolorem włosów. Ci, których natura obdarzyła dużą ilością tych plamek, zazwyczaj ich nie lubią. Mowa o piegach, bowiem 1 marca obchodzimy Dzień Piegów. Zapraszam na nietypowe święta. Te drobne plamki na ciele wywołują wiele skrajnych emocji, ale chyba niepotrzebnie. Wielu ludzi obdarzonych piegami nie lubi swoich policzków i nosów, a przecież niejednokrotnie piegi są i powinny być ich atutem. Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak powstają piegi? Wszystko zawdzięczamy melanocytom, które są specjalnymi komórkami znajdującymi się w naskórku. Są one pewnego rodzaju naturalnym filtrem przeciwsłonecznym wbudowanym w nasz organizm. Ich zadaniem jest ochrona naszej skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem ultrafioletowym. Komórki te wytwarzają melaninę. Na skutek kontaktu skóry ze słońcem owe komórki pompują w nas pigment melaniny, co powoduje ciemnienie skóry. Ma to na celu ochronę skóry przed szkodliwymi efektami promieniowania. Każdy z nas ma podobną ilość melanocytów w skórze, ale czasem zdarza się, że komórki różnią się intensywnością wytwarzania pigmentu lub są nierównomiernie rozłożone, co skutkuje pojawieniem się na naszej skórze piegów. Piegi są właśnie tą melaniną, która przyciemnia skórę, tyle że skumulowana jest ona w małych seriach. Warto wiedzieć, że skóra obdarzona przez naturę piegami jest bardzo delikatna i narażona bardziej na poparzenia słoneczne. Piegi z jednej strony są piękne poprzez charakterystyczny wygląd, który nadają twarzy, ale z drugiej strony są i tajemnicze. Wielu autorów literatury dziecięcej zaopatrzyło swoich bohaterów właśnie w piegi. Pierwszą bohaterką, jaka przychodzi mi do głowy, jest Pippi Pończoszanka. Niezwykle silna dziewczynka o rudych włosach, upiętych w dwa kucyki i z mnóstwem piegów na buzi. Choć ma problemy z nauką, jest bardzo samodzielna, rezolutna i posiada ogromną wyobraźnię. Z kolei mój ukochany bohater z dzieciństwa, pan Ambroży Kleks, on uwielbiał piegi. Dostarczał mu je golarz Filip. Pan Kleks codziennie rano nakładał świeże piegi na swoją twarz. Uważał, że świetnie wpływają na pracę mózgu i chronią przed katarem. Jego wychowankowie otrzymywali piegi w nagrodę. Anna Shirley, mieszkająca na Zielonym Wzgórzu, to dziewczyna o kasztanowych włosach i jasnej twarzy pokrytej piegami. Próbowała różnych zabiegów kosmetycznych, aby zmienić kolor włosów, a także zamaskować piegi. Zupełnie niepotrzebnie, gdyż ostatecznie ten typ urody stał się jej wielkim atutem. Marek Piegus z powieści Edmunda Niziurskiego czy Tomek Sawyer z dzieł Marka Twaina to piegowaci chłopcy, którym nie brakuje energii. Pierwszego z nich prześladuje pech. Drugi jest prawdziwą iskierką, a przez swoje szalone pomysły chłopcy często pakowali się w nie lada kłopoty, przez co ich życie pełne było zaskakujących przygód. Można rzec, że piegowaci to grupa elitarna, więc nie ma powodów do kompleksów. Wszystkim piegowatym życzymy radości i uśmiechu. Do zobaczenia przy okazji kolejnego nietypowego święta.